Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Styropian Fasada Ekspert o grubości 10 cm za jedyne 6,50 zł za płytę. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Magazyn Miejski w środę, 4 stycznia, Witold Torbiarczyk. Rozpoczynamy skrótem najważniejszych informacji. Koniec z brukiem na chodnikach. Są wystające te płytki, proszę pana, dziurawe, popękane. Będzie to na pewno wygodniejsze dla pieszych. Myślę, że uważam, estetyka też tutaj będzie odpowiednia. Sezon na awarie wodociągów. Wtedy, kiedy mamy duże różnice pomiędzy dniem i nocą w temperaturze, to te awarie się zdarzają częściej, stąd teraz być może akurat takie nasilenie. Czy doczekamy się parkingu wielopoziomowego? Nawet maraton zaczyna się od pierwszego kroku. Pan nie chce tego kroku zrobić. Dajemy panu szansę do tego, żeby wybudować i pogodzić element związany z targowiskiem pod Tęczą z parkingiem wielopoziomowym. Koniec z betonową epoką, a właściwie z betonową kostką brukową i drobnym kruszcem granitowym. Chodniki, szczególnie w centrum, mają być pokryte dużymi, najlepiej granitowymi płytami. Kalisz jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza zakaz stosowania drobnej kostki, która, jak wie każdy pieszy, często sprawia sporo problemów przy poruszaniu się. Nowe przepisy nie oznaczają jeszcze nowych chodników, bo tych nie buduje się wiele ani z betonu, ani z granitu. Albo nierówne i śliskie kocie łby, jak na uliczkach okalających rynek, albo drobny granit, jak na ulicy niecałej, na której łatwo złamać sobie obcas, a trudno przejechać na przykład dziecięcym wózkiem. Jak pan ocenia ich stan na wierzchu? Beznadziejny. Dlaczego? No, takie płytki można się poślizgnąć. Są wystające te płytki, proszę pana, dziurawe, popękane, kratki ściekowe powyrywane. Mąż miał solidny wypadek, ja też miałam wypadek. Dla męża skończyło się to dosyć tragicznie, bo musiał w konsekwencji mieć amputowany palec. Problemy pieszych, szczególnie w Śródmieściu, zna każdy. Wszystko ma się jednak zmienić. Od 23 grudnia 2016 roku w Kaliszu obowiązuje zakaz stosowania przy budowie chodników kostki brukowej betonowej i płyt granitowych małych rozmiarów. Chodniki mają być pokryte grubymi i szerokimi płytami granitowymi, które utworzą równą jak lustro i antypoślizgową powierzchnię. Będzie to na pewno wygodniejsze dla pieszych. Myślę, że uważam, estetyka też tutaj będzie odpowiednia, także jeśli chodzi o Śródmieście, ścisłe Śródmieście, czyli ten obszar, który jest objęty ochroną konserwatora, to tutaj będzie to wszystko realizowane, tak to jest zapisane, z materiałów naturalnych, no, które są oczywiście zdecydowanie droższe tutaj, szczególnie jeśli mamy do wbudowywania kostkę ciętą, płomieniowaną, ona jest znacznie droższa. Natomiast na pozostałych obszarach, już poza strefą i tak dalej, będziemy stosowali materiały prefabrykowane, betonowe, ale właśnie o większych wymiarach. Naturalny materiał będzie droższy, ale również trwalszy. Jest to granit, pochodzi ze złoża naturalnego, także naturalnie twardy, to nie jest tam powiedzmy jakaś kostka betonowa. Naturalne złoże pochodzenia, przywozimy go z zimnika, z naszej kopalni, z okolic Wrocławia. Taka kostka granitowa wykładana jest już na ulicy Browarnej i Piekarskiej. Równa nawierzchnia robi wrażenie, chociaż też ma swoich wrogów. Tutaj na tej kostce jest tak ślizgo, że ja sobie nie wyobrażam w ogóle, jak tu samochody będą przyjeżdżać zimą, wchodzić w zakręt, a tutaj na przykład Browarna nie jest w ogóle nigdy odśnieżona. Czy to się komuś podoba, czy nie, trzeba się przyzwyczaić. Przy każdym kolejnym remoncie chodników w centrum nowa nawierzchnia będzie wyglądać właśnie tak. Niestety w tej chwili w Śródmieściu remontowane są tylko 3 niewielkie uliczki. Kiedy reszta doczeka się remontu? Na razie musi Kaliszanom wystarczyć sam przepis o granitowych chodnikach. Na jego realizację jeszcze poczekamy. Wahania temperatur to najczęstszy powód awarii wodociągowych. Tych w ostatnich tygodniach nie brakuje. Jedne z poważniejszych miały miejsce przy ulicy Łaziennej czy na osiedlu Zagorzynek i były spowodowane pęknięciami rur i wyciekami, a w konsekwencji wyłączeniami wody. Według przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji plusem jest to, że tego typu zdarzenia udaje się szybko wykryć
i naprawić. Artur Mielczarek, kierownik działu sieci w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, przyznaje, że okres, kiedy w dzień temperatury są plusowe, a nocami spadają w okolice zera, a nawet poniżej, są dla rur niebezpieczne. Faktem jest, że teraz w ostatnich dniach jest tych awarii trochę więcej. Wtedy, kiedy mamy duże różnice pomiędzy dniem i nocą w temperaturze, te awarie się zdarzają częściej, stąd teraz być może akurat takie nasilenie. Jedna z większych awarii w ostatnim czasie miała miejsce 5 listopada na ulicy Łaziennej. Wtedy kilkaset rodzin mieszkających w ścisłym Śródmieściu zostało bez wody. Usuwanie awarii trwało kilka godzin. PWiK tłumaczy, że nie każde awaryjne wyłączenie wody, o którym informuje, spowodowane jest pęknięciem rury. Część wynika na przykład z konieczności wymiany przyłączy. Na dowód, że jest zdecydowanie lepiej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, podaje statystyki. W 90. latach było po 500 awarii rocznie, a my w tej chwili mamy 78, w ubiegłym roku 91, którym, aby zapobiec, staramy się właśnie podejmować działania prewencyjne, które polegają na rewitalizacji tych urządzeń. I robimy to zarówno na sieciach wodociągowych, jak i kanalizacyjnych. Pod Kaliszem biegnie 260 km sieci wodociągowej. Najstarszy fragment magistrali pochodzi z lat 30. ubiegłego wieku i biegnie przez centrum miasta, dystrybuując wodę do większości zakątków Grodu nad Prosną. Żeliwna konstrukcja jest w bardzo dobrym stanie. Gorzej z młodszymi, ale też już leciwymi rurami. Wiek plus temperatura równają się awarie, ale jak na pocieszenie dla mieszkańców, dodaje Artur Mielczarek, te są szybko wykrywane. Podstawową formą wykrywania awarii jest monitorowanie przepływów i ciśnień na sieci. W tym momencie w Kaliszu na stacjach uzdatniania wody mamy ich, żebym się nie pomylił, 5 i przy pompowni głównej są monitorowane i przepływy, i ciśnienia, i na tej podstawie to taka jest uproszczona forma strefowania sieci wodociągowej. Możemy określić, czy w którym rejonie na przykład coś się zdarzyło, tak? Bo jest nagły wzrost przepływu wody lub spadek ciśnienia, to też jest akurat pośrednio związane z nagłym poborem wody, czyli gdzieś tam z uleceniem tej wody gdzieś do gruntu czy na wierzch. I stąd, a te wszystkie parametry są na bieżąco monitorowane przez dyspozytornie. Monitorowanie odbywa się 24 godziny na dobę. W najbliższych latach przedsiębiorstwo zaplanowało 7 milionów złotych na wydatki związane z modernizacją sieci. Na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie i doprowadził do zdarzenia z ciężarówką. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ulicą Majkowską. Kierowca osobowej Hondy miał sporo szczęścia, bo wypadek wyglądał naprawdę groźnie. Moment zderzenia zarejestrowała kamera monitoringu miejskiego. Do wypadku doszło chwilę po północy we wtorek. 57-letni kierowca Hondy jechał Aleją Wojska Polskiego w kierunku ronda Westerplatte. Na skrzyżowaniu z ulicą Majkowską nie zatrzymał się na czerwonym świetle i uderzył w przód ciężarowego Mercedesa z naczepą, który wjechał prawidłowo na skrzyżowanie i skręcał w lewo. Kierowca Hondy tłumaczył policji, że widział, że przed nim zapala się czerwone światło, ale z powodu złych warunków atmosferycznych nie zdążył wyhamować. Obaj kierowcy nie doznali poważniejszych obrażeń. Obaj byli trzeźwi. 57-letni kierowca Hondy został ukarany mandatem w wysokości 500 zł i 6 punktami karnymi. Moment zderzenia nagrały kamery monitoringu drogowego, które są zainstalowane na tym skrzyżowaniu. O potrzebie wybudowania parkingu wielopoziomowego w centrum Kalisza dużo się mówi, ale nadal władze miasta nie mają dokładnego planu. Jak wziąć się za te inwestycje? O to, by w tym roku wykonać pierwszy konkretny krok w realizacji tego zadania, apelowali radni Platformy Obywatelskiej. Rajcy przedstawili, jak i za co wybudować pierwszy miejski wielopoziomowy parking. Rządząca koalicja nie poparła jednak ich wniosku, a prezydent odpowiada, że Kalisz obecnie potrzebuje innych, ważniejszych inwestycji, między innymi wymiany nawierzchni głównego rynku. Ponad 150 tysięcy, tyle pojazdów zarejestrowanych jest w Kaliszu. Jesteśmy w czołówce miast najbardziej zatłoczonych przez auta. Utworzenie deptaków na fragmentach Śródmiejskiej i Złotej zabrało kierowcom 40 miejsc parkingowych, a nowych w ścisłym centrum nie przybyło. Znalezienie miejsca postojowego w Śródmieściu w dni takie jak na przykład piątek wymaga często od kierowców długiego krążenia po ulicach. O konieczności wybudowania podziemnego, wielopoziomowego parkingu mówi się od lat.
interpelują od dawna o to radni do prezydenta i ostatnie odpowiedzi mówiły o tym, że rozważane są dwie lokalizacje takiego parkingu. W ulicy Nowy Rynek utworzenie wielopoziomowego parkingu podziemnego w miejscu istniejącego targowiska i pod plantami miejskimi pomiędzy ulicą Wodną a ulicą Złotą. Na ostatniej Radzie Miejskiej klub radnych PO złożył wniosek, by w budżetach na rok 2017, 2018 i 2019 wprowadzono zadanie pod nazwą zaprojektowanie i wybudowanie targowiska miejskiego wraz z parkingiem wielopoziomowym za 9 milionów złotych w cyklu trzyletnim. Jako lokalizację radni podali teren targowiska przy 3 maja. 3 miliony złotych wydano by już w tym 2017 roku. By wygospodarować te pieniądze, miasto miałoby wstrzymać wykup udziałów w KPT, w spółce Oświetlenie Uliczne, w spółce Aquapark i musiałoby zrezygnować w tym roku z zamontowania klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego i z rozbudowy Izby Pamięci Szczypiorniaka. Nawet maraton zaczyna się od pierwszego kroku. Pan nie chce tego kroku zrobić. Dajemy panu szansę do tego, żeby wybudować i pogodzić element związany z targowiskiem pod tęczą z parkingiem wielopoziomowym. Odległość około 100 metrów linii prostej. Jest taka szansa. Przeznaczcie na to pieniądze. Prezydent Grzegorz Sapiński poprosił radnych o odrzucenie wniosku klubu PO i wskazał, że w mieście obecnie są ważniejsze inwestycje do wykonania. Jeżeli chodzi o parking połączony z targowiskiem, również w koalicji cały czas o tym myślimy, tylko jednak myślimy o tym, żeby zrobić to w regule PPP. Jest to zadanie zlecone do rozeznania Wydziałowi Strategii Rozwoju. Nie uchylamy się. W Polsce partnerstwo publiczno-prywatne na parking zrealizowano w mieście Wrocławiu. Wiecie, jaka jest stopa zwrotu tej inwestycji? 40 lat. Jest pytanie do pana prezydenta, czy stać Kalisz na takie rzeczy? A propos pytań, w jednym z wywiadów prasowych na pytanie, dlaczego remont dróg w Kaliszu niekiedy kończy się zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych, prezydent odpowiedział, jak będzie przybywało miejsc parkingowych, to przybędzie też samochodów. Podążając za tą logiką, skoro Kalisz ma być pierwszym w Polsce miastem bez kostki brukowej, to może będzie i pierwszym bez samochodów. Wtedy problem budowy nowoczesnego parkingu zniknie, a miliony zostaną. No i chyba wywołaliśmy, bo nadciąga prawdziwy mróz. Z każdym dniem będzie coraz chłodniej. Doczekamy się w końcu prawdziwej zimy. Już dziś zaczął padać śnieg, a spadnie go w tym tygodniu całkiem sporo. Dziś wieczorem można się spodziewać przelotnych opadów śniegu. Temperatura spadnie do 3 stopni mrozu, ale silne podmuchy wiatru spotęgują uczucie chłodu. W nocy i rano opady śniegu mogą przejść w intensywne. W czwartek temperatura spadnie do 6 stopni na minusie. Cały dzień będzie padał śnieg. W piątek opady ustaną, ale temperatura spadnie do 12 stopni mrozu. Pogoda na najbliższą dobę, chwilę po magazynie miejskim. Z zanikiem mięśni, oklejone odchodami, przestraszone i wygłodniałe, konie w takim stanie mieli zastać w jednym z gospodarstw pod Kaliszem członkowie Stowarzyszenia Pogotowie dla Zwierząt w Trzciance. Interwencję z udziałem policji przeprowadzono w Sylwestra wieczorem. Zwierzęta zostały odebrane właścicielowi, a jakie spotkają go za to konsekwencje o skrajnie wygłodzonych i zaniedbanych koniach? Piszemy więcej na portalu faktykaliskie.pl. I tą informacją kończymy Środowy Magazyn Miejski. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziś wieczorem zachmurzenie całkowite i przelotne opady śniegu. Słupki rtęci po zachodzie słońca pokażą 1 stopień na minusie, ciśnienie niskie 982 hektopaskale. W nocy zachmurzenie duże, możliwe intensywne opady śniegu, 3 stopnie mrozu i silny wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Jutro od rana pochmurno, nadal będzie padał śnieg. Temperatura minus 6 stopni, ciśnienie wzrośnie do 1000 hektopaskali.